Witajcie, z tej strony Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Będziemy kontynuować misję fabularną Pęknięte Niebo, w której mamy zdobyć Ethera, a więc jeszcze jedną podfunkcję Gai. Niestety, mimo że wiemy, iż Ether prawdopodobnie jest w podziemiach Gaju Pamięci, to żeby tam się dostać, najpierw musimy pomóc Hekaro, czyli tutejszemu wodzowi. Pierwsze, co mamy w tym momencie zrobić, to spotkać się z Kotalo w Kamiennym Czubie. Jest to lokacja bardzo mocno wysunięta na wschód, więc czeka nas tutaj spora przejażdżka i odkrywanie nowych terenów przy okazji, a więc nie obejdzie się bez wezwania śmigacza. No i co? Będziemy tam zmierzać. Po drodze uda się może odkryć parę lokacji. Tutaj mamy siedlisko ognistych kolcogrzbietów, których już skanowałem swego czasu. Spróbuję przez nich przejechać na siłę. Zaatakują mnie, ale szybko będziemy w stanie odjechać. Nie ma tutaj co się martwić. Na razie trzymam się głównej ścieżki, ale jak zobaczę, że ona nie doprowadzi mnie do celu, to najwyżej odbijemy w inną stronę. Tutaj kłoruk ognisty też możemy wyminąć. A, bo tutaj pewnie mamy Vista Point, co? To zostawimy to na kiedy indziej. Jedźmy dalej, zanim tutaj, kurczę, nas dopadną. Ale widziałem, że tamta wieża to musi być właśnie ten punkt widokowy. O! Łapak tym razem. Ciekawe, bo nawet potrzebowałem ostatnio jakiejś części kłapaka, ale na razie chyba nie będę wdawał się w niepotrzebne walki. Tutaj w ogóle, kurczę, trafiamy na dymacza, ale już pokonanego. Niedaleko mamy siedlisko gromoszczęków, co ciekawe. To niby jakoś tutaj. A, faktycznie. Mamy tutaj jednego. Ciekawe, czy jest też odmiana alfa gromoszczęka. Na razie się nie dowiemy. Przed nami jeszcze jakieś schronienie. Ale to chyba też na górze byłoby gdzieś tam. Musimy uważać na rdze. No, dam radę tutaj podjechać. Mam nadzieję. Ruiny z reliktem też w pobliżu. O! Możemy poprosić o jakieś informacje chyba. Hej, ty! Zbliż się! Słuchamy. Jesteś czempionką ze wschodu. Słyszałem o twych bojowych wyczynach. Mój lud jest twym dłużnikiem. Więc opowiem ci, co wiem o tej ziemi. Wiele widzę i słyszę. Może ci się to przydać w podróży. Na przykład? Czy wiesz, że zawsze jak udasz się na ziemię klanów, znajdziesz miejsca, w których dziesiątka pozostawiła ślad? Na północy jest starożytna wieża. Krążą plotki, że w środku są relikty. Ale to może być tylko czcza gadanina. Może rzucę okiem. Dobre podejście. Absolutnie nie zaszkodzi. Oczywiście dopiero w przyszłości będziemy to mieli tutaj, czyli te ruiny, które już na kompasie wypatrzyłem. Na jedno wychodzi. Z warsztatu chyba nie ma co korzystać, bo ostatnio ten rozszczepiający łuk wyborowy ulepszyłem. Zresztą no, przyda się na pewno przy jakichś walkach, żeby odczepiać te elementy, tylko najgorsze w przypadku łuku jest to, że dość kosztowne jest wytwarzanie tych rozrywających strzał precyzyjnych. No ale tak czy siak fajna rzecz, że to mamy. Będę musiał ewentualnie popróbować z ulepszeniami toreb w przyszłości. Bo to by pozwoliło więcej takich strzał unieść jednocześnie. Tutaj kolcogrzbiety kwasowe. Też mieliśmy okazję już oznaczyć te maszyny wcześniej. No nie no, wracamy w takim razie do śmigacza. Żadnych nowych maszyn i tak tu nie ma, więc trzeba przejechać. Niepostrzeżenie. A przynajmniej w taki sposób, żeby nas nie zaatakowały te maszyny. Tylko nie wiem, czy tędy damy radę.
nie jest tutaj przypadkiem zbyt stromo. Chyba musiałbym wrócić na ścieżkę, którą mamy tutaj, a więc przejadę jeszcze przez ten patrol norników. Nie jest to duży kłopot. Norniki zniszczyły obóz. Trzeba przeskanować okolice wokół, poszukać ocalałych. Ale może najpierw zajmę się maszynami. Ciało pod gruzem i ślady. Tutaj maszyny. Sprawdzę, skąd przyszło. Ciekawe, czy to jest związane z tą misją? Raczej nie sądzę. Trzeba będzie załatwić najpierw tych norników. Kurde, jakby trafić idealnie w ten czuły punkt, ale ciężko. No, teraz się udało. Jeszcze raz. Jeden pokonany. O Jezu, jeszcze ten tutaj przybył. Tylko tego brakowało. Po prostu cudownie. Powalimy, powalimy. Kurde. Okej. To by było na tyle. No ale jeszcze ty. Podatność na elektryczność, tak? Spróbujmy. Ajajaj. Za długo to trwało. Jeszcze raz. I teraz spróbujmy. No i włócznią dobić. No i właśnie, teraz się zastanawiam, czy było warto, czy to jednak zupełnie jakaś opcjonalna kwestia. Podleczmy się w międzyczasie. I zaraz sprawę zbadamy dokładnie. Niewykluczone, że to jest rzeczywiście coś pobocznego, ale gdyby się miało okazać, że tu już są jakieś pierwsze wskazówki na temat misji fabularnej. Tego nie widzi się na co dzień. No to czemu by tego nie sprawdzić? Zwłoki rzeczywiście. I mamy ślady. To co? Pójdziemy tutaj jeszcze. Tylko nie wiem, czemu nie mogę tego podświetlić. Teraz się udało dopiero. Okej. Tak jakbyśmy zmierzali w stronę kamiennego czuba. Chociaż nie, no tutaj odbijamy w drugą stronę. Są kolejne zwłoki. Ten akt. Norniki pewnie go zabiły, zanim ruszyły za jego kumplem. No dobrze. Może kolejnych jeszcze znajdziemy po drodze. W sensie kolejnych ten aktów. Coraz bardziej stromo i coraz zimniej. Zbliżam się do kamiennego czuba. A to w takim razie, nawet z wizualnego punktu widzenia, fajnie by było zmienić sobie strój na jakiś ocieplany. Wiem, że to nie ma żadnego znaczenia dla mechanik gry. Aloy może, kurczę, nawet sobie biegać z odkrytym brzuchem, z odkrytymi plecami, kiedy wokół jest zimno. Tam jest jaskinia. Ślady prowadzą do niej. Ten aktowie to wydobywali i zakłócili spokój narnikom. Pewnie dlatego strał się zawalił. Mimo to nie dali rady uciec. Bo prawie nic nie było słychać, ale jednocześnie to koniec, tak? Czyli to był jakiś dodatkowy wątek, który pozwolił mi dotrzeć do Grynszpanu. No cóż, nie jest to nawet oznaczone w żaden sposób w dzienniku, więc tym bardziej fajnie, że coś takiego zupełnie opcjonalnego udało się odkryć. Na pewno zdążyliście zauważyć, że mam ten strój w innych kolorach, bo w międzyczasie poza nagraniem udałem się do odpowiedniej osoby, która ma te barwniki i rzeczywiście zainwestowałem w inny kolor. Taki, który już był wykupiony, ale jeszcze w przypadku akurat tego stroju nie wypróbowałem do tej pory. No, chyba stąd polecimy do celu. Coś mi się wydaje. Przeskoczmy. Będzie okej, co? Jeszcze nieznane ognisko.
Ale musimy zobaczyć, żeby od razu nie wylądować w kamiennym czubie, tylko prędzej właśnie udać się do tego ogniska najpierw. Łorogi ogniste w pobliżu. Jak już jesteśmy, to też odkryjmy. Ogień tu nic nie zdziała. Byle tylko siedlisko się odkryło. Ale naprawdę trzeba bardzo blisko podejść. Jakim cudem to się jeszcze nie odkryło? Dobra. Ale dziwna sprawa. Nadal nieznane to siedlisko z jakiegoś powodu. Dopiero teraz nowe odkrycie. Sporo to trwało, trzeba przyznać. Dobra, poradzę sobie jeszcze z tobą w takim razie. Tym bardziej, że udało się ładnie zainicjować obrażenia krytyczne. A do kamiennego czuba i tak się powolutku zbliżamy. To już teraz chyba prosto tam będę właśnie ruszał. Nie widzę wejścia. To jest trochę niepokojące. A, chyba tutaj, co? Tak jest. Zastanę może Kotalo? Niektórzy lubią walkę na ringu, ale te naktowie uczą się na terenach łowieckich. No cóż, skoro tak mówisz, nie robią problemów, że tutaj wchodzę. To pewnie kamienny czub. Kotalo powinien na mnie czekać, ale może najpierw się rozejrzę. Odpocznij, kup zapasy i ruszaj dalej. Ciekawe, ile zasp powstanie. No cóż, przynajmniej możemy się częściowo rozejrzeć, zobaczyć, czy nie ma jakiejś ciekawej oferty u kupców. I tak idziemy w tę stronę, więc to nie problem. Zdobyłam na terenach łowieckich. Tutaj tylko schowek, możemy od razu zabrać surowce, które wykorzystałem w walce do wytwarzania czegoś. No i właściwie to tyle. Chodźmy dalej, żeby Duka mogła ze mną pochodzić. Tam jakieś nowe informacje. A, wędrowna cudzoziemka. A tutaj mamy po prostu kucharza. Już! Twoja strata! To Kotalo. Na co on tak patrzy? Ty, cudzoziemko! Chodź, pohandlujemy! No dobra, rzeczywiście Kotalo jest zaraz obok. Jeszcze przy ognisku mogę pozyskać jakieś informacje. Serio? Nie mam nic, czego byś chciała? Nie jestem tak szybka, jakbym chciała. Cóż, gdybyś potrzebowała kiedyś partnera do ciebie... O tym, co uczyniłaś dla mojego ludu, wiedzą wszyscy na ziemiach klanów. Chciałabym ci jakoś pomóc, użyczając swoich oczu i uszu. W tej okolicy nie dzieje się nic, o czym bym nie wiedziała. Chciałam ci powiedzieć, że jakiś żyraf zrobił sobie dom z opuszczonej osady na południowym zachodzie. Ale z tego, co słyszałam, w pobliżu grasują też inne, mniej przyjazne maszyny. Na twoim miejscu unikałabym tej okolicy. Wielkie dzięki. No dobra, mamy nowego żyrafa oznaczonego. Nie żeby to było jakoś potrzebne, bo i tak widzieliśmy, gdzie są te żyrafy. Ale jeśli zdominuję żyrafa, zdobędę mnóstwo informacji o okolicy. Warto to sprawdzić. Pewnie, że warto, Aloy, pewnie, że warto. Dziwi mnie tylko, że w takiej osadzie nie mamy nikogo więcej. Tutaj gdzieś po drodze mieliśmy łowczynię. Ja bym to jeszcze na szybko sprawdził, z tego względu... A, bo tu jest troszkę wyżej. Patrzcie, tutaj zaraz obok stołu warsztatowego możemy zerknąć, jaka broń jest dostępna. Miotacz oszczepów nadymacza, czyli też jakiś miotacz wybuchowy. I trochę większe statystyki niż ten mój standardowy, prawda? Porównaj. No tutaj mam 116 punktów, ale po wszystkich ulepszeniach. No, koniec końców, na razie nie decyduję się na to. Zostawmy i ruszajmy w takim razie już teraz bezpośrednio do Kotalo, bo z tego co widać na mapie, jedynie napad maszyn jeszcze jest przeze mnie nieodkryty, a wszystko inne tak czy siak już sprawdziliśmy. Cóż, gdybyś potrzebowała kiedyś partnera do ćwiczeń.
W dolinie aż roi się od buntowników regali. Zwiadowcy mówili, że od wielu dni prowadzą tędy maszyny. Na jednych jadą, albo pędzą w stadzie i rozbierają na części, a zwłaszcza działa. Dalsza droga nie będzie łatwa. Musimy ruszać. Mam rozkaz doprowadzić do twojej rozmowy z Tekotechem. Cokolwiek z tego będzie. Nie tak prędko. Będę potrzebowała więcej. No właśnie, może najpierw byśmy jednak omówili parę kwestii, co? Co to za miejsce? Kamienny czub zbudowano jako posterunek, gdy klany toczyły wojnę. Jego cel to chronić wejście do doliny i pilnować, co się dzieje niżej. Oznacza to wypatrywanie sił regali. Szkoda, że nie mamy więcej żołnierzy, by nie tylko patrzeć. Zawsze by się każda dodatkowa para rąk przydała. Cokolwiek z tego będzie? Co to miało znaczyć? Bastion jest niezdobyty od narodzin naszego klanu. Tekote, siedząc za nim, myśli, że jest niepokonany. Jeżeli odrzucił rozkazy Hekaro, cudzoziemka i kaleki szeryf nie zmienią jego zdania. Twój wódz uważa inaczej. Wyłącznie dlatego wciąż tu stoję i rozmawiam z tobą. Mało u ciebie wiary w nasze możliwości. Co sprawia, że Bastion jest niezdobyty? Jest zbudowany z głazów. Frontalny atak nic nie da. Ni armia, ni maszyna tam nie weszła. Tylko ja mogę cię tam wprowadzić. O ile to koniec rozmowy. Absolutnie nie. Jeszcze troszkę się z nami pomęczysz. Skąd pewność, że Tekote nas nie wysłucha? Wąż skryty w swoim leżu. Słucha tylko własnego syku. Oj weź, nic mi więcej nie powiesz. Hekaro powiedział, że zanim zostałeś szeryfem, byłeś w klanie nieba. Powiedz mi wszystko, co wiesz. Tekote, małostkowy, mściwy intrygant. Gdyby miał jaja, już dawno ruszyłby na Hekaro. Zamiast tego siedzi w bastionie i marzy, by być wodzem. Nie śpieszy się. Liczy, że wrogowie się wygryzą. To ci wystarczy? Na razie. Potrzebujemy więcej innych informacji, jednak. Dlaczego ludzie regali pędzą maszyny przez dolinę? Słyszeliśmy podobne doniesienia z całych ziem klanów. Buntownicy gromadzą maszyny, lecz ich panowanie nad nimi nie trwa wiecznie. Więc pędzą je do obozów. Tam jest coś jeszcze. Tam się dzieje coś innego. Przez co ich władza staje się trwała. Dominacja w dwóch etapach. O tym nic nie wiem. Jest coraz gorzej. Podobno buntownicy tropią większe maszyny. Nie wiem jakie. Aby nie nauczyli się ich też dominować. A wszystko wskazuje na to, że to jest też kwestia otwarta. Byłeś na ambasadzie. Byłem. Przykro mi, z powodu szeryfów. Sprawcy ich śmierci nie ujdą, karze. Nie wyzdrowiałeś. Nigdy nie wyzdrowieję. Ale to mnie nie powstrzyma przed rozbiciem paru łbów. Dobrze więc, że trzymasz ze mną. Ból fantomowy teraz sprawia, że Kotalo jest nieco innym człowiekiem niż wcześniej. To? Jaki plan? Bastion to południowy zachód. Po drodze tam na pewno natkniemy się na ludzi regali. Trzeba będzie się przez nie przebić albo przekraść tuż obok nich. Tak czy siak, nie będzie łatwo. Nigdy nie jest. Miejmy to już za sobą.
ale ten głos oczywiście nie da się go z nikim innym pomylić, bo ten sam aktor podkładał głos pod Gina Sakai w Ghost of Tsushima. Do mnie. Bezpiecznej podróży. Nawet mówi tym samym tonem. Identycznie. Jak byś przekonał tego Techa do wysłania kandydatów? Nijak. Ach, serio? Ten aktowie szanują ostrze i siłę wojownika, który je dzierży. Po co komu ktoś, komu tego brakuje? Na szczęście oboje dobrze walczymy. Oby do tego nie doszło. Więc cała ta dolina to terytorium Klanu Nieba? Tak. Klan broni jej od wielu pokoleń. Przed kim? Innymi klanami Tenaktów. Nawet Kardża, dawno temu. Jeśli chcesz poznać naszą historię, pomów z kapelanami. Buntownicy próbują rozebrać maszynę. Zabij ich, albo się przekradnij. To prowadź. Chyba im nie odpuścimy, co? Rozumiem, że gdzieś tutaj ich mamy. Ale tylko tych trzech? Tamten najbardziej oddalony. Oznaczyłem sobie jego ścieżkę. Czyli dobrze by go było załatwić tam. Akurat w tamtym miejscu, ale teraz już do niego nie podejdę, prawda? Ci dwaj za to stoją sobie w miejscu. No i przede wszystkim mamy czempiona z tarczą. Najlepiej by było odwracać ich uwagę, ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy wtedy wszyscy nie ruszą w wybraną stronę. To by nam trochę przeszkodziło. My oczywiście możemy zaaplikować sobie inny przypływ odwagi. A konkretnie zamaskowanego nękacza. Aktywuj to. No i zobaczymy. Właściwie to nie muszę oczywiście się tutaj skradać, absolutnie. Niemniej jednak zawsze dobrze by było zaskoczyć się przynajmniej tego starczą. Zbliżają się. Jak leci? Wróć padł! Dobrze. Nie najgorzej, słuchajcie. To wiecie co? Ja po prostu załatwię tego starczą, a tego drugiego będziemy mogli wyeliminować już w otwartej walce. Chyba coś widziałem. Walcz honorowo! Dobrze. Pomóż mnie tutaj! Jestem bronią wykutą do walki! Jeszcze z łuku trafię. Wracać! Dobrze. Ruszajmy do bastionu. Poszło jeszcze sprawniej niż myślałem. I bardzo dobrze. Chociaż mało pocieszające jest to, że od tego czempiona zdobyliśmy tylko trochę okruchów. Fajnie by było jednak pozyskać coś więcej w takim przypadku. Ale nie tym razem. Dobra, ruszajmy. Musimy przejść w stronę bastionu. Buntowników zawsze może być jeszcze więcej, co? Ci buntownicy zbierali części maszyn. Może do kolejnych dominacji. I te koty nic nie zrobi? Po co, skoro włada bastionem? Wychowałem się za murem. Łatwo zyskać tam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Skoro tak mówisz, kolejne ognisko przed nami. Kolejni buntownicy. Na drodze. Prowadź. Okej. Okay. Tym razem czterech. Jak powoli otula ziemię. Zachowaj czujność. Jak do tego podejść? Tam jeden, kurczę, się oddala. Ale teraz mam wrażenie, że za późno, aby do niego dotrzeć, co? Schowajmy się. Okej, okay, on tam się kręci. Ten z kolei w tę stronę. Ten jest problematyczny. Nie przysypiaj! A tamtym powinienem się zająć tak naprawdę w pierwszej kolejności. Hup.
Mam wrażenie, że ciężko to będzie zrobić całkowicie po cichu. No chyba, żebyśmy wyjątkowo długo wyczekiwali. Ale czy ja wiem, czy chcę to koniecznie robić? Teraz jest też taki problematyczny moment, że trzech idzie w naszą stronę. Mogą mnie tutaj zauważyć. No. Niech oni się poodwracają. Albo po prostu niech ruszą gdzieś dalej. Musiałem zaatakować. Nie było wyjścia. No ale wiecie, dwa bezszelestne ciosy. Jak najbardziej na plus. Gorzej tylko, że teraz zostali tylko ci z tarczami. Okej. Już teraz nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy te tarcze się niszczyło strzelając z łuku. Albo kurczę, może strzały elektryczne. Już teraz nie jestem pewien. Ostatnio czasu trochę minęło od takiej walki. I proszę, jest. To jeszcze dawać go. Idealnie. A jeszcze on padł, znaczy jeszcze nie padł. Dopiero teraz. To samo z tobą. Ajajaj, tamten kurczę potrzebuje pomocy. No chyba, że szybciej. Już załatwimy tego tutaj. Już koniec? A dajmy może bombę. Załatwione. Ruszajmy dalej. No okej. Dobrze było sobie przypomnieć, jak radzić sobie z tymi tarczami, bo faktycznie ostatni raz to walczyliśmy z takim gościem jednak po wyjściu z ambasady. Jak już tu jestem, to jeszcze zbiorę trochę tych leczniczych jagód. Jedna jest jeszcze tu. Dobra, wracamy do Kotalo. Nie każmy mu dłużej czekać. Na razie radzimy sobie ze wszystkimi po drodze. I niech tak może zostanie. A to co? W kamiennym czubie wspomniałeś, że buntownicy ruszyli wiele dni temu. Zanim Tekotes zrozumie, że stracił przewagę, cała dolina może być opanowana. Gdyby nie reszta klanu, z radością przywitałbym taki dzień, żeby zobaczyć, jak jego pycha zostaje ukarana. Dobrze, no to może sprawimy, żeby zmienił zdanie. Prędzej poruszysz góry. A ty ciągle ze słabą wiarą w nasze możliwości. Miejmy nadzieję, że pozytywnie jeszcze go zaskoczymy. Proszę bardzo. Oto bastion. Daj znać, kiedy będziesz gotowa. Zapowiem nas. No, chyba już. Hej ty! Szeryf życzy sobie spotkania z dowódcą klanu. Nie wiedziałem, że są jeszcze szeryfowie. Bronimy drogi do góry. Gdzie skrzydła dziesiątki znajdą nas. Dobrze, szeryfie. Ześlę po ciebie windę. Rozmowę z Tekotechem ja poprowadzę. No, zobaczymy, jak pójdzie. Wróciłem.
Więc to był dom. Dawno temu. Chodź. Cała kolejna osada, jakby nie patrzeć. Kotaro będzie na nas czekał. Na to wygląda. Więc wydaje mi się, że dobrze by było sobie zrobić porządki w ekwipunku. Otworzyć ten schowek. Przy wytwarzaniu amunicji, co nieco zużyliśmy jednak. No i tutaj, wykorzystując fakt, że mamy zaraz obok zapis, no to chyba będziemy kontynuować w następnym materiale. Spojrzę tylko, jaka broń jest dostępna. No tutaj przynajmniej mamy coś więcej. Zamrażający łuk wojownika. O właśnie, czegoś takiego też mi brakowało. Żeby mieć jakieś strzały zamrażające. Tylko szkoda, że to nie jest nic fioletowego. O, wyrzutnia lin z kanistrem. Miotacz oszczepów nadymacza to, co było wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. No cóż, jest to coś, nad czym można by się było ewentualnie zastanowić, czy nie chcemy jeszcze w coś takiego zainwestować. Ale na teraz jednak się z wami pożegnam. A już sam bastion będziemy eksplorować w następnym odcinku. No i wtedy też wraz z Kotaro porozmawiamy z tutejszym przywódcą. Mam nadzieję, że okaże się to owocną rozmową. Zobaczymy, jak będzie. Na razie zostawcie kciuka w górę, jeśli materiał wam się podobał, i do usłyszenia następnym razem. Cześć!